Jednej bakterii po 20 minutach powstają dwie bakterie. Ile bakterii powstanie z jednej po godzinie, ile po 3 godzinach, a ile po jednej dobie? Jak się domyślasz, liczba bakterii po 1, 3 i 24 godzinach będzie tworzyć ciąg. Na początku mamy jedną bakterię. Oznacza to, że B1 równa się 1. Po 20 minutach mamy już dwie bakterie, czyli B2 równa się 2. W kolejnym podziale, który nastąpi po 20 minutach, każda z dwóch bakterii podzieli się na dwie. Po 40 minutach będziemy mieć cztery mikroby. Po 60 minutach możemy zaobserwować, że bakterii jest już 8, bo z każdej z czterech powstały kolejne dwie. Możemy dać już odpowiedź na pierwszą część pytania. Po godzinie z jednej bakterii powstanie kolonia 8 mikrobów. Dlaczego ośmiu? Bo jedna godzina to 3 razy 20 minut, czyli 3 cykle podziału. Kolejne wyniki wpiszmy w tabelę. Pierwszy wiersz określa numer pozycji w bakteryjnym ciągu. Zauważ, że numer pozycji jest w naszym przypadku zawsze o jeden większy od liczby cykli podziału. W ciągu godziny mamy 3 20 minutowe cykle, więc po godzinie jesteśmy na pozycji czwartej. Jak widzisz, każdy kolejny podział dwukrotnie zwiększa liczbę bakterii. Po pierwszym cyklu, czyli w drugiej pozycji, mamy dwie bakterie. Po drugim 4, po trzecim 8. W piątej pozycji mamy 16 bakterii, a w szóstej 32. A teraz zastanówmy się, ile bakterii będzie po trzech godzinach. W ciągu 3 godzin mamy 9 20-minutowych cykli. Numer pozycji będzie wynosił zatem 9 plus 1, czyli 10. Jaką liczbę będziemy mieć w tabeli w pozycji 10? Policzmy w pamięci. Szósty cykl, czyli siódma pozycja to 64 bakterie. W pozycji ósmej mamy już 128 mikrobów, w 9 256, a w 10, czyli po 9 cyklach, to znaczy po 3 godzinach, 512 bakterii. Spróbujmy określić wzór pozwalający nam obliczyć liczbę bakterii w n tej pozycji, czyli bn. Zauważ, że mamy tu do czynienia z potęgami liczby 2. Możemy więc zapisać nasz wzór jako bn równa się 2 do potęgi n minus pierwszej. Ten wzór pozwala nam obliczyć, ile bakterii będziemy mieć po 24 godzinach, czyli po jednej dobie. Liczba cykli w tym czasie to 3 razy 24, czyli 72. Pozycja, której wartość chcemy obliczyć, będzie mieć zatem numer 73. Wstawiając do tego wzoru w miejsce litery n liczbą 73 otrzymamy b73 równa się 2 do potęgi 73 minus 1, a to daje nam 2 do potęgi 72. Jest to tak duża liczba, że nie będziemy jej wyznaczać zostawimy zapis w potędze. Zastanów się, jak obliczyć liczbę bakterii, gdy na początku mamy nie jedną, lecz trzy, jakim wzorem można opisać taką sytuację. Dla ułatwienia posłużymy się jeszcze raz naszą tabelą. W pierwszej pozycji mamy trzy bakterie. Potem ich liczba się podwaja, czyli po pierwszym cyklu, to znaczy w drugiej pozycji, jest ich 6. Po kolejnym 12. I tak dalej jak różnią się wartości wyrazów od tych które mieliśmy w tabeli wcześniej. Każdy będzie trzykrotnie większy. W takim razie jak będzie wyglądać nasz wzór? Będzie to cn równa się 3 razy 2 do potęgi n minus pierwszej. W tym ciągu każdy wyraz poza pierwszym powstaje poprzez wymnożenie wyrazu poprzedzającego przez pewną liczbę, tak jak w tym przypadku przez liczbę 2. Taki ciąg w matematyce nazywamy ciągiem geometrycznym, a liczbę przez którą mnożymy ilorazem ciągu. Iloraz ciągu oznaczamy literą q. Mam teraz dla Ciebie zadanie. Sprawdź, czy ciąg zapisany w tabeli jest geometryczny. Można zaobserwować, że począwszy od drugiego wyrazu, każdy kolejny jest 4 razy większy od poprzedniego.

Za każdym razem otrzymujemy 4, więc ten ciąg jest geometryczny. Jego wzór ogólny to an równa się 3 razy 4 do potęgi n minus pierwszej. Możemy to uogólnić, stwierdzając, że ciąg geometryczny to ciąg o wzorze an równa się wyraz pierwszy, czyli a1 razy q do potęgi n minus pierwszej. Pamiętaj, że a1 oznacza pierwszy wyraz ciągu, a q jego iloraz.